Witajcie, 38 odcinek Niskiego Pressingu. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Maćka Śliwę. Maciek, witamy na pokładzie Niskiego Pressingu. Dzień dobry. Witaj Maćku. I stały zestaw prowadzących Maciek Matwiej. Paweł Wiatura. Także dzisiaj dwóch Maćków, jeden Paweł, Maksiu za kamerą, a więc startujemy. Będzie ciężko Maćku przez naszego gościa, aczkolwiek na pewno kibicom Miedzi aż tak za bardzo nie trzeba, ale żeby... Ale żeby tradycji stało się zadość. Maciej Śliwa, rocznik 2001, wychowanek z Sokoła Strachowice. Debiut w Ekstraklasie w barwach Wisły Kraków. W czerwcu bieżącego roku podpisał 4-letni kontrakt z Miedzią Legnica. 2 mecze w reprezentacji juniorskiej Under 18. Zgadza się. Witaj Maciek. Zgadza się też to, że program w towarzystwie trofeum... Repliki Pucharu Polski, który Miedź zdobyła w 1992 roku. Największy sukces naszego klubu w historii, oczywiście poza awansem do Ekstraklasy i jednym sezonem spędzonym w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Puchar nieprzypadkowo, ponieważ gdy nagrywamy ten program kilkanaście minut po losowaniu 1/8 finału Pucharu Polski, jak już pewnie wszyscy wiecie, gramy ze Stomilem Olsztyn, a więc Maciek, masz jako okazję tutaj dla widzów Niskiego Pressingu jako pierwszy odnieść się do tego losowania. Jak skomentujesz te wyniki losowania? Po uśmiechu na twojej twarzy widzę, że uśmiech masz, ale uśmiech ala ćwierćfinalista Pucharu Polski. Czy się mylę? Nie no, przede wszystkim cieszymy się, że u siebie gramy, tak? To u siebie chyba jeszcze nie przegraliśmy żadnego meczu w tym sezonie, więc to jest też taki plus dla nas. Taka dodatkowa motywacja przed swoimi kibicami zagrać, wiadomo, ze Stomilem graliśmy, też wygraliśmy 4-1 chyba. Tak, 4-1, tak. No to też... Macie już, na rozkładzie już. Tak, już znamy Stomil trochę, więc no, losowanie myślę, że udane dla nas. Udane, bez dwóch zdań, bez dwóch zdań. O tym, co w Miedzi, co przed nami... To jeszcze porozmawiamy. To może w drugiej części programu. Maciek, chcielibyśmy trochę o twojej historii, aczkolwiek w przypadku piłkarza 18-letniego to słowo historia, to tak, no, to tak trochę się nie pasuje, bo jesteś bardzo młodym człowiekiem. Ale powiedz, przyszedłeś do Miedzi z Wisły Kraków, skończyła ci się umowa w czerwcu? Tak. Skąd taka decyzja, że Miedź Legnica? Jak to się stało, że wylądowałeś w Legnicy? No. Jak to się stało? No przede wszystkim przekonało mnie to, że bezpośrednio trener do mnie zadzwonił i porozmawiał. Długo rozmawiałem z trenerem i to mnie tak myślę skłoniło do tego, żeby przyjść tutaj do Miedzi. No w Wiśle myślę, że byłoby ciężko w tej Ekstraklasie grać, aczkolwiek... No widzimy w jakim miejscu jest Wisła, tak? Patrząc teraz też nie wiadomo, czy by tej szansy nie było. Wisła nie jest teraz w łatwym... Boże. Nie tak. Była również w tym sezonie, kiedy ty grałeś, bo tak, w sezonie 18-19 5 spotkań zagrałeś, 1 bramka, Wisła stawia na młodzież, dalej to czy nie wiadomo. No ja te 2 lata w Wiśle uważam za bardzo udane dla mnie i naprawdę wspominam je bardzo dobrze. Powiedz tak, idziesz do Wisły Kraków jako młody 16-letni chłopak, spędzasz 2 sezony w Wiśle Kraków, w drugim sezonie debiutujesz w Ekstraklasie, zaliczasz, tak jak już wspomniałem, 5 występów, strzelasz bramkę, pokazujesz się z dobrej strony, po czym klub z tobą nie przedłuża kontraktu. Każdy, kto tak przeczyta to, o kurczę, coś nie pykło. To co, coś nie pykło? Dlaczego nie przedłużyłeś kontraktu w Krakowie? Czy jak to się stało? Powiesz nam? Znaczy no, jak to się stało? No. Wiadomo, były tam swoje problemy w Wiśle, no, to też była trochę moja decyzja, może też trochę małe niedopatrzenie, ale no, ogólnie jestem zadowolony z tej decyzji, że trafiłem tutaj do Miedzi, że tak wszystko to się potoczyło. Okej, do Miedzi jeszcze wrócimy, ja bym chciał cię podpytać o te twoje początki piłkarstwa, bo ta chronologia... To teraz chcę zapytać, jak trafiłeś do Wisły? zaraz do tego dojdziemy, ale jesteś wychowankiem Sokoła Starechowice, tak jak wspomnieliśmy. Ale te takie pierwsze, poważniejsze kroki stawiałeś w klubie w Juventy, tak? Juventa. Znaczy, to było tak, że... No, nie wiem, czy bym grał w Juventie, bo te kluby się połączyły w Starechowice. Aha, rozumiem. Więc to jakby ja klubu nie zmieniłem. Miałem 6... Taka kontynuacja tak, tego tak. Sokoła. Tak. Miałem 6 lat, jak poszedłem na pierwszy trening. Pamiętam, przyjaciel mnie zabrał na ten pierwszy trening i wtedy zaczynałem trenować z 2 lata starszymi już od siebie. Nie było jeszcze mojego rocznika wtedy założonego w klubie. I nie wiem, po 5 albo po 4 latach gry w Sokole, Juventa z Sokołem się połączył i stworzył się po prostu Maćku, ale możemy się gdzieś tam doczytać na stronach różnych starachowickich regionalnych, że miałeś taki status lokalnego Marco Roysa.
I powiedz mi... Szczerze, sam nie wiem, skąd to się wzięło do końca. Znaczy, to tak, jak to, z tego cośmy wygrzebali to z Maćkiem, to trener Mariusz Wójcik, tak? Tak, który tak, tak. Prowadził, udzielił wywiadu i właśnie... Udzielił wywiadu lokalnemu portalowi i chcieliśmy, że... I powiedział, że no, Maciek Skiba to taki nasz mały Marco Reus. Tak? Tak? To, dokładnie coś w tym stylu. To może, rzeczywiście byłeś, to, robiłeś za Reusa tam w Starachowicach? Znaczy to może też wzięło się od tego, że... Musiałem lekko stolik poprawić, uwaga. Że też na kilku pozycjach mogłem grać takie Reus, w środku czy na skrzydle. No tak, tam trener też mówi, że to taka jesteś ósemka, dziesiątka, tak, skrzydło. Teraz skrzydło, no tak w swojej tej karierze już na paru tych pozycjach grałem, więc może to się od tego wzięło. Maćku, no i dałeś się poznać na tyle tej lokalnej, temu lokalnemu środowisku, że zaczęły się tobą interesować poważne firmy, takie jak Legia, Piast Gliwice, Jagiellonia, no i Wisła rzeczona już tutaj, tak? Skąd wybór Wisły? No, żeby w ogóle wybrać jeden z tych klubów, co pan tutaj wymienił, no to ja bardzo długo się zastanawiałem nad tym, z pół roku chyba. Miałem w ogóle już przejść zimą, ale mówię, spokojnie, dokończymy sezon, no wtedy to była moja pierwsza zmiana klubu. Ja tam w Juwencie, wiadomo, 10 lat grałem, więc mieliśmy ostatnio ten sezon taki, że mogliśmy awansować do makroregionu chyba wtedy. No i w ostatnim meczu, akurat mój ostatni mecz był taki, że z Koroną Kielce wygraliśmy w Kielcach, chyba pierwszy raz w ogóle odkąd z nimi rywalizowaliśmy. To takie derby lokalne. No tak, to były takie świętokrzyskie derby nasze. To pierwszy... Nas z Reki. To pierwszy raz chyba w historii w ogóle wygraliśmy w Kielcach mecz wtedy. I dzięki temu awansowaliśmy, Juventa awansowała, ten dla rocznika młodszego chyba graliśmy wtedy. No tak, tak, tak. Awansowało do tego makroregionu. Maćku, ale ty już byłeś na takim wstępnym przygotowaniu na obozie Legii Warszawa, tak? Miałeś już jakieś wcześniejsze... No właśnie, bo to ciekawe, byłeś na obozie z Legii Warszawa. Byłem. A jednak wybrałeś... Białej Gwiazdy. A jednak nie wybrałeś Legii. No, nie wiem, jakoś jak pojechałem oglądać klub w Krakowie, całą bazę, boiska, internat, no, jakoś to od razu mnie coś... Lepsze wrażenie wywarły na ciebie na warunki, tak? Znaczy, Wisły Kraków? Warunki, no wiadomo, Legia miała tam swój internat, my mieszkaliśmy na TS-ie po prostu Wisły, gdzie hala była, tak, te restauracje wszystkie. Tam i przy tak remonta, tak? Tak, tak, koło stadionu, no to więc to też nie jest taki typowy internat. Centrum miasta, można powiedzieć. To nie jest taki typowy internat, jak Legia miała, no ale jakoś to wrażenie... Na Wawel blisko. Wrażenie lepsze Wisła na mnie zrobiła. Mhm. Powiedz jeszcze to o tej twojej pozycji na boisku, tak jak tutajśmy już cytowali twojego trenera w tych grupach młodzieżowych Juwencie, któremu zresztą zdradziłeś nam, że sporo mu zawdzięczasz, tak? Ten Wójcik, tak? On cię najdłużej prowadził. No to on właśnie w tym wywiadzie wspominał, że jesteś takim wszechstronnym piłkarzem. My tutaj w Legnicy pamiętamy cię, no kojarzymy cię na razie właśnie z gry na skrzydle, ale w niektórych sparingach o ile dobrze pamiętam, ten Dominik Nowak też cię ustawił w środku. W sumie... A powiedz mi, jak ty się czujesz najlepiej? Myślę, że już na skrzydle. Ale to dlatego, to po ostatnim meczu ligowym? Nie, już. Z Radomiakiem, czy tak rzeczywista? Rzeczywista. Jak byłem młodszy, to zawsze się tak... Ogólnie to było tak, jak przeszliśmy, był taki przeskok, że jak się grało tam w sześciu w polu chyba, później się przychodziło na większe boisko, to na szesnastki bramki były ustawione te mniejsze, się grało po ośmiu w polu. No i wtedy graliśmy, pamiętam, formacją 4-4 chyba. No i tak, mieliśmy napastnika jednego i takiego typowego środkowego pomocnika. No i ani jeden, ani drugi nie mógł grać jakby na boku. No i trzeba było gdzieś znaleźć miejsce też. No tak. Też dla mnie. No, poszedłem wtedy na skrzydło, no ale jakoś tak do tego środka mnie ciągnął. Tam zawsze piłki więcej było i w ogóle. Szukałeś gry. Tak, no ja tak, jak byłem młodszy, to i podawać się lubiłem i... Tego też dopiero nauczyłem się, no tak jak 16 lat może skończyłem, w sumie niedawno. 15. To znaczy, jak skończyłeś 16 lat, zacząłeś podawać, tak? Ale Maciek, wiesz, wielu trenerów w topowych ligach europejskich, szczególnie w Hiszpanii, we Włoszech, to tutaj by się nawet nie uśmiechało, tylko stwierdziłoby, że to normalne, bo generalnie te najmłodsze rzeczniki mają grać indywidualnie, mają uczyć się gry na jeden. Generalnie w Polsce mało mamy takich skrzydłowych, którzy podejmą grę jeden na jeden. No tak, ale na gazie, dlatego oglądałem, tak oglądałem. Ty się nie boisz tego? Food Trucka ostatnio i Dawid Kownacki właśnie powiedział bardzo, bardzo fajną rzecz. Też oglądaliśmy. Tak, no, że jak młody idzie do pierwszego zespołu i chce podjąć ryzyko jakieś, to jest od razu. Zaraz jest tak, rąbanka. No i tak, no on się boi, blokuje po prostu. Się, tak, blokuje się. No i on zaczyna właśnie grać na raz, dwa kontakty, a później. Później przychodzi mecz i boi się tych pojedynków. Ale na dwa kontakty przyjął, stracił. No, a na przykład.
Maczku, Maciek, ty się nie, przepraszam, ty się nie boisz tych pojedynków. Zresztą jesteśmy też świeżo po meczu z Radomiakiem. Radom mamy go jeszcze bardzo dobrze w pamięci. Generalnie to ostatnie twoje występy. No, o tym za chwilę też wywalczyłeś sobie chyba wyraźnie miejsce wyjścia w 11. Pokazują, że ty nie boisz się tej gry na 4, nie boisz się wyzwań, nie boisz się gry na 1. No, znaczy... Ta bramka numer 3 z Radomiakiem, to co prawda strzelił ją Kuba Łukowski, no ale umówmy się, kto był twój gol? Wyłącz. Wyłączę. Dobra, spokojnie. Nie będziecie rozpraszać. Będzie nam łatwiej rozmawiać. Nie ma problemu. Nie no, mój gol, no nie mój gol, no Kuby gol, no ale... No ale gdyby ty, to by nie padł na pewno. No tak można mówić o każdej asyście, tak? Mhm. Nie no, no cieszę się, że tak się potoczył ten mecz, chyba nawet 2-0 jeszcze w pierwszej połowie nie wygrywaliśmy w żadnym meczu w tym sezonie, więc to na pewno cieszy. No a co do tych pojedynków, no to plusem jest takim, że to od drużyny też jest takie, że po prostu nawet już przed meczem w szatni siedzimy czy coś, podchodzą chłopaki, mówią próbuj, jedź, stracisz, nic się nie dzieje, mamy zabezpieczone tu, to. To jest dla ciebie ważne? Tak. A wiesz co nas cieszy, Maciu, że... W tych dwóch meczach, w których pokazaliście się od tej takiej naprawdę bardzo fajnej ofensywnej strony, czyli właśnie wygranym meczu ze Stomilem 4-1 i w tym teraz z Radomiakiem 3-1, ty grałeś od pierwszej minuty. Zgadza się. To jest takie naprawdę no, napawające optymizmem. Miejmy nadzieję, że ty nie powiedziałeś ostatniego słowa. Ale ja bym chciał wrócić jeszcze do Wisły Kraków, szczęsnej lub nieszczęsnej. Jak to wyglądało organizacyjnie, powiedz mi? To znaczy? Już podpytywaliśmy Dawida Korta tydzień temu. Co powiedział? Odeślemy cię do niskiego pressingu, odgadniesz. Ale jak to może, czy jak ty to, jak ty to czy w szaty to odczuwaliście, to się dzieje w klubie? Czy to nie wpływało na was? Bezwład taki organizacyjny i te braki na waszych kontaktach. Wiedzieliśmy, że no, my nic nie możemy z tym jakby zrobić za bardzo, więc po prostu robiliśmy swoje. Potem byliśmy w tej dolnej ósemce, tak tam się udało zająć. No niby pierwsze miejsce, więc to nas cieszyło. No wiadomo, że sytuacja wtedy nie była w Wiśle za łatwa, no, ale jakoś powoli z pomocą tam Kuby, innych ludzi, jakoś to się powoli Maczku, ja dopytam, a wiedzieliście, kto tym klubem tak naprawdę zarządza? Jakie są te układy pomiędzy Sharksami a prezesem, prezes zarządu? No. Nie, no my tak, znaczy przynajmniej ja, no nie wiedziałem, no był prezes, byli zarząd po prostu, no i co, my myśleliśmy, że wiadomo, może ci starsi zawodnicy, którzy tam, wiadomo, Paweł Brożek, Rafał Boguski, czy ci inni, to może jakoś tak bardziej się w to zagłębiali, tam dopytywali i tak dalej. Ale ta młodzież to na pewno młodzież nie. Tak, młodzież raczej tak trochę z boku była, więc nam było mniej wiadomo. Dobrze, to zostawmy to Wisłę i wracajmy jeszcze do Miedzi. Jeszcze chciałem wrócić do tego wątku, Maćku, ile pozwolisz, tej rywalizacji, no bo jest, wiadomo, rywalizacja to jest kadra dosyć szeroka, jest rywalizacja o miejsce w 11, ale też jest ta druga wasza rywalizacja wewnętrzna młodzieżowców. Gdzieś to tak wychodzi na to, że teraz wygrywasz, jesteś chyba pewniakiem teraz do gry wyjściowej 11, jeżeli chodzi o młodzieżowca. Gdzieś tam korespondencyjnie, bo to inne pozycje chyba trochę, nie? Ale jednak rywalizujesz głównie z Patrykiem Makuchem. Tak. Jak ta rywalizacja między wami wygląda? Przede wszystkim fajne jest to, że ta rywalizacja jest tylko taka typowo sportowa. Poza boiskiem, no, przyjaźnimy się po prostu. Znaczy kolegami, tak? Tak, i to jest myślę najfajniejsze w tym, że nie ma takiej... Poza właśnie tej sportowej, tak, dokładnie. A z kim się trzymasz jeszcze tak bliżej w drużynie? Nie no, no myślę, że z Korcikiem i jeszcze z rezerw. Opcja krakowska. Tak, jeszcze jest taki, tak, Piotrek Świątko teraz też przed do rezerw, też z Wisły Kraków, więc raczej ta trójka, no ale jak już tak mam rozposzerzać to wszystko, no to pół drużyny można tutaj wymieniać. Już. Maciek, a powiedz mi, bo ty jesteś, tak jak Patryk Makuch i ty jesteście beneficjentami tej zmiany wprowadzającej tego młodzieżowca. Jak ty się ustosunkowujesz do tego przepisu, powiedz mi, że młodzieżowiec musi być od pierwszej minuty i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze? No tak, no i... W pierwszej lidze i tak by ten przepis był. On już był wcześniej, tak. No ale to jest przepis, że w Ekstraklasie jest młodzieżowiec i widać jakąś różnicę. Właśnie uważasz, że to dobry przepis? Uważam, że tak, no. Jest jakaś w ogóle, nie wiem, no oglądając mecz widać różnicę na przykład, że słabiej mecz wygląda, czy coś jak gra ten młodzieżowy. Oczywiście, że nie. Nawet ja powiem więcej, ja jestem za tym, żeby po 4-5 młodzieżowców no, grało w Ekstraklasie w pierwszym zespole. Mhm. Zdecydowanie tak, nie? Tak to wygląda.
No okej, okay, ja mam troszeczkę inne zdanie. Jakie masz zdanie? Słuchamy. Pamiętasz, jak mówiłem wcześniej, że ja jako jeden z nielicznych broniłem tego przepisu, ale żeby aż czterech od razu. Znaczy nie, generalnie ja uważam, ja generalnie nie lubię takich sztucznych uregulowań. Ja uważam, że bez żadnego przepisu, bez funkcjonowania żadnego przepisu w Polsce, w polskich drużynach ekstraklasowych powinno przynajmniej 3, 4, 5 grać. I to bez żadnych przepisów powinni grać tacy młodzi ludzie. Znów się odwołam do, nie wiem, do na przykład do Ligi Holenderskiej, gdzie tam przyglądając skład przeciętnej drużyny, to tam 5, 6, 18, 19, 20 lat, to jest normalne, nie? Także nie, ja uważam, że... A nie ma tam żadnych przepisów, po prostu się szkoli i się na nich stawia. Maćku, w wieku 8... Nie miałeś jeszcze, ile miałeś, jak zadebiutowałeś w Ekstraklasie, nie miałeś 18 lat jeszcze? Nie. Dobrze mówię? Miałem 17 lat. 17, ale to jeszcze byłeś osobą niepełnoletnią. Czyli w takim bardzo młodym wieku, jak na polskie warunki, to bardzo, bardzo, bardzo młodym wieku zadebiutowałeś w Ekstraklasie. Teraz występujesz na jej zapleczu. Jak to jest z twojej punktu widzenia? Jesteś młodym chłopakiem, młodym piłkarzem, to jak już posmakowałeś tego raju zawodowego, no mówisz, bo to jest twój zawód. Tak jak sobie Dawid Kort nas tutaj nam tłumaczył, że to nie jest przygoda, to jest kariera. Ja się z nim w 100% zgadzam. Ale z tym rajem to zaszalałeś. No jest to raj. No jest to, Maciek, jest to raj. Maciek, to jest Maćka zawód, tak? No, jeżeli, robisz no, to, jeżeli, co lubisz. Jeżeli, no na przykład, nie, no nie wiem, dla nas byłby raj, no nie wiem, jakby nas Marka, jakbym dostał propozycję z Marki, z La Gazzetta dello Sport, to byłby dla mnie mój zawodowy raj. Jeśli tutaj w przypadku piłkarza, no to ekstraklasa, tak? I stąd moje pytanie. Wybroniłem się? Nie do końca. Nie przekonałem cię. Raj dla takiego młodego człowieka to powinna być liga tak, bardzo mocna. Dobrze, na razie spokojnie. Polski raj, tak? Dobra. Pawełku, to troszeczkę zapachniało minimalizmem. Mam nadzieję, że Maciek To na razie koncentrujemy się na polskim raju. To wracając do pytania. To tak tęsknisz za tym bardzo? Że tak liczysz na to, że to tak szybko, tak ten rok przejściowy i w czerwcu tam wrócisz? Myślę, że są naprawdę duże szanse na to, że uda nam się awansować do tej ekstraklasy i już w następnym sezonie się w niej utrzymać. A jak ci się gra w pierwszej lidze w porównaniu do ekstraklasy? Tam 5 spotkań rozegrałeś, to tak masz jakieś porównanie. Taka różnica, jaką widać, to taka, że w ekstraklasie jest tak trochę więcej miejsca, jeśli chodzi o rozgrywanie bardziej z tyłu. Tutaj dużo drużyn próbuje podejść tym wysokim presem. Już na swojej połowie jest mniej miejsca na to rozgrywanie. W Ekstraklasie było tego trochę więcej, dopiero tak około 40-30 metra zaczynało się takie naprawdę taki ścisk. Ty jesteś już w którym zawodnikiem, który to mówi. Tak. Właśnie, ja lubię te pytania zadawać właśnie i porównywać. Maćku, jak oceniasz po naszą sytuację Miedzi Legnica po 16 kolejkach? Mamy 3 punkty straty do lidera, to myślę, że to jest... Wiadomo, mogło być lepiej, bo zdarzały nam się takie mecze, które po prostu powinniśmy wygrać. No właśnie, niepokoi ta taka... Nie możemy w takiej formie, tak? Bo wygrywacie 4-1, po czym jedziecie do Tychów i przegrywacie 4-1, tak? Z tego co pamiętam, więc no to takie trochę niepokojące. Właśnie nie możemy złapać tego takiego... Serii takiej, kilku wygranych meczy z rzędu. No miejmy nadzieję, że jesteśmy w przededniu tej serii, bo Radomiakiem podnieśliście apetyty. To był bardzo ważny mecz dla nas z liderem. Gdyby wygrał Radomiak, już by nam odskoczył chyba wtedy na ile? Na 9 punktów? Tak, mogłoby być pozytywne. No właśnie. Co, zwycięstwo się nie sądzi, ale zgodzisz się ze mną, że druga połowa znowu mogła troszeczkę niepokoić, szczególnie w tej formacji defensywnej. No popełnialiście znowu takie trochę... No, śmieszne błędy momentami. Myślę, że to też gdybyśmy strzelili bramkę na 4-0, później jeszcze mieliśmy sytuację na 5-0, to myślę, że w 60 minucie moglibyśmy już zamknąć ten mecz. I myślę, że wtedy Radom jakby już tak albo by się jeszcze bardziej otworzył, bo chciałby atakować i wtedy też by była to szansa dla nas na strzelanie kolejnych bramek, albo już by w ogóle się cofnął głowę w dół. Ale nawet jak sobie popatrzymy przez pryzmat Macieja Śliwy w meczu z Radomiakiem, pierwsze 45 minut, fantastyczne. Zagrałeś naprawdę, przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, a później troszeczkę zgasłeś w tej drugiej połowie. Zgodzisz się ze mną, że to takie dwie różne połowy rozegrałeś? Całą drużyną trochę tak zgaśliśmy już w tym. Wynik też. Myślę, że... Tak kondycyjnie, bo się mówiło o tym, że odczuwacie te trudy tych meczów co 3 dni. No tak, no a ja tak naprawdę długo nie grałem też, tak nie byłem w tym rytmie meczowym, więc też
No wytrzymanie 90 minut, no niby to jest tylko 90 minut gry, ale jednak... Tylko jaż. Tylko jaż, właśnie. Więc dla zawodnika, który systematycznie nie gra, no to wiadomo, to jest jednak wysiłek spory. Mhm. Liczysz, że teraz te rytm meczowe złapiesz? No wiadomo, teraz to już do końca zostało wydarzyć 4 kolejki, dobrze? Cztery spotkania. Mam nadzieję, w tym 3 na wyjeździe. To już... No, ale później 5 no, tak. Wyjazdów tak. Jest na wiosnę, więc... Wspominałeś, że to trener Nowak, osobista jego jakby interwencja, sam do Ciebie zadzwonił, bardzo Cię tutaj chciał, ale na początku to miałeś trochę pod górkę, mało grałeś, sam to przed chwilą wspomniałeś, dopiero teraz wywalczyłeś sobie te miejsce, złapałeś naprawdę niezły gaz. Myślisz, że już teraz tak, już tak zostanie, już teraz tak będziesz spełniał te nadzieje, które ten pokłada? Taki jest plan. Potrzebowałeś trochę tutaj czasu w Legnicy? Czy o co chodziło? Bo w sparingach wypadałeś no, właśnie dobrze. Tak, bo w sparingach, które my widzieliśmy, wyglądałeś bardzo dobrze. Początek właśnie tutaj miałem naprawdę, naprawdę dobre, jakoś tak... No wydawałeś się pierwszym wyborem wśród tych młodzieżowców. Dwa, trzy sparingi przed sezonem jakoś właśnie tak zagrałem trochę słabiej. Mhm. Ostatni sparing to no, nie wyszedł po prostu. I to te myślę, dwa, trzy ostatnie mecze tak zadecydowały o tym, że na tej pozycji młodzieżowca chyba tak Janek Ostrowski wtedy grał. Tak, na początku. W pierwszych meczach tak. Występował. Ale przynajmniej wiemy jedno, że Maciek Śliwo odnalazł swoje miejsce na boisku. Przynajmniej jeżeli chodzi o Mieć Legnicę, jest to skrzydło tutaj. W naszej opinii też to jest jakby twoje miejsce. Maćku, piłka nożna ważna rzecz, ale jeszcze ważna rzecz to nauka. Masz dopiero 18 lat, wiem, że w maju toczysz podwójny pojedynek, bo nie tylko awans do Ekstraklasy, ale również... To będzie bardzo ciężki pojedynek. Ale również zdajesz maturę i teraz właśnie uprzedziłeś, chyba odpowiedziałeś już na moje pytanie. Czego bardziej się boisz? Co będzie trudniejsze mecze dla Ciebie? Ta walka, awans czy matura? Myślę, że matura. W Krakowie jak byłem, to miałem indywidualny tok nauczania. To wyglądało to tak, że te przedmioty co maturalne, polski, angielski, matematyka, miałem 2 godziny w tygodniu, tak jak korepetycja, sam na sam z nauczycielem, 2 godziny, zamknięta sala i po prostu nauka. No a tutaj do tej szkoły trzeba, no tak, nie ma czegoś takiego, jest indywidualny tok nauczania, tylko trochę inaczej on funkcjonuje niż... Powiedzmy, uczysz się w szkole mistrzostwa sportowego mieć, tak, SMS mieć. Tak, tylko że przez treningi, przez wyjazdy na mecze, czasem mamy te wyjazdy łączone, na przykład, nie wiem, gramy mecz we wtorek na wyjeździe, później na wyjeździe w piątek, więc już cały tydzień mnie w szkole nie ma, robią się zaległości, a później ciężko to trochę nadrabiać. Nie jest łatwo godzić granie na takim... profesjonalnym poziomie, nie z nauką. Ciężka sprawa? Jak mówię, jak miałem ten indywidualny tok w Krakowie, łatwiej. To tak, to było naprawdę w porządku wtedy. A jak sobie z angielskim radzisz? Ja ogólnie angielskiego to się tak nauczyłem najbardziej, jak do szatni poszedłem w Wiśle i był list za granicą. No tak, szatnia Wisły tak. Była bardzo. Taki jest profesjonalny futbol teraz, język angielski no, jest czymś naturalnym, tak? No tak, i myślę, że więcej tego angielskiego się nauczyłem poprzez w szatni, tak. Na przykład mieliśmy odprawy jakieś i był taki kącik dla tych z zagranicy, co po polsku nie rozumieli. Trener prowadził tam analizę czy coś i tam mieli tłumacza. No my młodzi siedzieliśmy z przodu, wiadomo, to obok tego. No wiadomo, jak tu trener mówi, to i angielskiego się trochę słuchało, coś wpadło czasem, więc... Pytam pod kątem ambicji, w jakiej lidze chciałbyś kiedyś zagrać? No właśnie, jaka jest twoja ulubiona liga? A może po cichu gdzieś to nazywasz mini rozmówki polsko-włoskie, polsko-hiszpańskie? Podpowiedz nam tutaj co nieco. Może, masz Markosa tutaj w drużynie, to może... A może polsko-rosyjskie? Ale nie ma akurat żadnego rosyjskojęzycznego piłkarza w szatni aktualnie. No, teraz Rafał, tak? Augustynie przyszedł. Tak, Rafał Augustyniak, tak. I sobie doskonale radzi w Uralu, no Jekaterynburg. Ale nie, no taka wymarzona liga, no to myślę, że hiszpańska przede wszystkim. No. A jednak tak, wpływ Markosa jakiś jest. Jest. Markos podpowie także. Ale Marcos za Barceloną, a ja wolę Real, więc... Ale liga się zgadza. Tak. No Marcos też ja Real przede wszystkim, także można powiedzieć, jeden z kluczowych piłkarzy. No cóż, Maćku, dziękujemy Ci za wizytę. Tak, chyba, że kolega Maciek jeszcze ma jakieś Twoje tajne pytania. Nie, ja bym chciał tylko poprosić Maćka jeszcze o autograf na naszej piłeczce. Tradycyjnie data dzisiaj mamy...
Nigdy nie wiemy, którego mamy dzisiaj. 5 listopada. 5 listopada. Tak. Kolega Maciek przygotował dzisiaj do programu, widzę. Tak jest. W pełni profesjonalnie. Ja tylko jeszcze dodam, że ta nasza nowa piłka nie zostanie przekazana tak jak ta nasza pierwsza na cele charytatywne, ale mamy na nią troszeczkę inny pomysł. Tę piłkę chcemy przekazać naszym widzom, tym, którzy najbardziej się angażują w nasz kanał, w rozwój naszego kanału, czyli komentują, lajkują i subskrybują, więc oglądajcie uważnie. I komentują, tak. Wybierzemy takie osoby. A ja sporo. Tak, jeżeli ta piłka się już zapełni, to wtedy z Pawłem usiądziemy i z Maciem jako jury i wybierzemy osobę, która jest po prostu najbardziej aktywna na naszym kanale i ta piłka trafi właśnie do takiego fana naszego. A więc jeszcze raz dziękujemy, prosimy o suby, lajki, to pozycjonuje nasz program, dzięki temu łatwiej Wam do nas dotrzeć. Maćku, Tobie dziękujemy za wizytę. Dzięki Maćku serdecznie. Życzymy, a więc tak, życzymy awansu do Ekstraklasy, w swoim przypadku powrotu, no i przede wszystkim trzymamy kciuki na maturze. Dziękuję bardzo, przyda się na maturze na pewno. Dzięki. Do zobaczenia. Maciek Śliwa był naszym gościem. Pozdrawiamy Was. Do zobaczenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.